Dzień dobry kochani, w kolejnym odcinku Food Vloga. Widzę po waszych komentarzach, że pomysł na nową serię bardzo wam się spodobał, bardzo wam przypadł do gustu. Także dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek. Co prawda nie mogę wam obiecać, jak często one będą się pojawiały, ale jeśli tylko będę miała taką okazję, żeby nagrać wam cały jadłospis z danego dnia, tak też będę robić. Także zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania i zaczynamy drugą część, drugi odcinek Food Vloga. Dzisiejszy dzień rozpoczął się jak zwykle tak samo, czyli od porannej kawy na balkonie z przepięknym słoneczkiem. Ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że uwielbiam w okresie wiosennoletnim pić poranną pierwszą kawę na balkonie. Jeszcze wtedy słyszę ten śpiew ptaków. Ja w ogóle bardzo wcześnie wstaję, więc też jeszcze nie ma tego szumu, który zazwyczaj pojawia się w dużym mieście, kiedy ludzie już wychodzą do pracy, słychać samochody, także jest to naprawdę dla mnie ogromna przyjemność. A później oczywiście przygotowałam sobie wodę z miętą i z ogórkiem i Max zabrał się za śniadanie. Tym razem to właśnie on, a nie ja, przygotowywał śniadanie i zrobił jajecznicę z kurkami na grzankach z ciemnego pieczywa. To jest bardzo prosty sposób i myślę, że tutaj nie muszę nikomu opowiadać, jak wykonać jajecznicę z kurkami. Ale dodatkowo, dlaczego na grzankach? Bo Max wrzucił jeszcze pieczywo do piekarnika, troszkę je takie sprawił, że ono zrobiło się lekko chrupiące i twarde. Na to nałożył odrobinę masła i oczywiście jajecznicę. Zabrakło nam co prawda świeżego szczypiorku, bo jajecznica ze szczypiorkiem łączy się idealnie, ale już trudno, więc polecam wam, jeśli będziecie wykonywać jajecznicę z kurkami, to koniecznie dodajcie odrobinę szczypiorku. Jak widzicie, ja właśnie dopijam, kończę moją poranną białą herbatę, po którą sięgam zawsze po śniadaniu. No i czas najwyższy zbierać się do pracy, także widzimy się już w dalszej części. Ja już jestem gotowa do wyjścia, ale tak sobie pomyślałam, że pokażę wam przekąskę, którą ze sobą zabieram. I ostatnio odkryłam właśnie takie napoje, czyli te płynne przekąski w Żabce od Foodini. Pewnie większość z was już je doskonale zna. Dla mnie są nowością i dwa moje ulubione smaki, czyli ta marakuja, mango, banan, kokos i siemię lniane oraz smak z mango. Zdecydowanie najlepsze, uwielbiam, gorąco wam polecam. Bardzo fajna przekąska i one kosztują coś około 5 zł, o ile się nie mylę, coś koło tego. Ja zawsze kupuję je w większej ilości, trzymam sobie w lodówce i praktycznie codziennie, co drugi dzień je wykorzystuję. Wracając do domu, zatrzymałam się jeszcze na chwilę na bazarku i kupiłam, tak jak widzicie, jedzenie dla moich kotełków, świeży koperek do młodych ziemniaków, myślę, że będzie na jutro, cytryna obowiązkowo, morele, przepiękne, gruszki, zobaczcie na te cudowne maliny. Chciałabym zrobić też ciasto, więc na pewno część z nich wykorzystam. No i oczywiście dynie, a dynia będzie do makaronu. Także takie szybkie zakupy. Dziś na lunch będziemy robić kaszotto, w sumie to ja będę robić kaszotto i do jego wykonania potrzebujecie kaszę. Ja mam akurat tutaj jęczmienną, oczywiście świeży szpinak, pokrojoną jedną pierś z kurczaka. Do tego będą wam potrzebne również pomidorki w oleju, suszone pomidorki, kapary, pieprz i sól. I pierwsze co trzeba zrobić, to oczywiście podsmażyć mięsko, a jak widzicie kaszę już mam też ugotowaną. Kolejny krok, dorzucamy pokrojone pomidorki do naszego podsmażonego lekko kurczaka i taka moja rada dla was, nie wylewajcie nigdy tego oleju, tylko podlejcie nim odrobinę jeszcze kurczaka, wtedy on przesiąknie odrobinę smakiem. Następny krok, dorzucamy kapary i wszystko Dokładnie mieszamy. Ostatni etap to oczywiście dodanie kaszy. Kaszę musicie dobrze wymieszać ze wszystkimi składnikami i troszkę ją podsmażyć. I teraz tak, jeśli nie dodacie oleju z pomidorków, tak jak ja to zrobiłam wcześniej, kasza może Wam wyjść dosyć sucha i wtedy możecie ją odrobinę polać oliwą z oliwek. Natomiast jeśli zrobicie tak jak ja, czyli dodacie ten olej z pomidorków, wtedy kasza będzie smakowała idealnie. Tak naprawdę przygotowanie tego dania to jest jakieś 15-20 minut, jeśli wcześniej ugotujecie kaszę, a możecie je podawać na ciepło i też na zimno. Czas na jakiś podwieczorek i stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy sobie koktajl. Tutaj mam szpinak baby, świeży, umyty, jedną pokrojoną gruszkę, jedną pokrojoną brzoskwinię i już oczywiście przygotowane z lodem szklanki i dodam jeszcze do tego łyżeczkę mielonego złotego lnu i odrobinę wody. Więc zabieram się teraz za blendowanie. Dzisiaj na kolację będziemy robić znowu makaron, ale tym razem, tak jak widzicie, z wędzonym łososiem i cukinią oraz śmietaną. No i oczywiście potrzebujecie makaron, tym razem będzie to la molisana. Dodatkowo oczywiście już pokrojony, jak widzicie, w takie małe cząstki, możecie go też porwać, wędzony łosoś, pokrojony półtorej cukinii. Tutaj mam też tak drobniutko pokrojoną szalotkę. No i oczywiście będzie nam potrzebny pieprz, śmietana 12, parmezan na wykończenie. No to zabieramy się do roboty. No i teraz dorzucamy cukinię. I będziemy ją podsmażać, aż zrobi się miękka, tak? Cukinia gotowa, to dorzucamy łososia. Jego też musicie chwilę podsmażyć, żeby po prostu zmienił kolor. Wtedy będzie już praktycznie gotowy. Pamiętajcie o tym, żeby zmniejszyć gaz, jak to się mówi. Czyli żeby po prostu patelnia nie była aż tak bardzo gorąca, kiedy będziecie dodawać śmietanę. My dodajemy jedno takie małe opakowanie i później trzeba wszystko dokładnie ze sobą wymieszać. Za 2 minuty tylko. No, za 2 minutki. Oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby przygotować makaron w lekko osolonej wodzie. No. Teraz buttiamo la pasta dentro. Tak, dodajemy. Czekaj, e lo facciamo girare un pochettino qua. Così si attacca vicino la pasta. Tak, czyli tak jak widzicie, dodajemy znowu makaron do sosu i wszystko razem ze sobą łączymy, ale jest jeszcze coś, co robisz na koniec, prawda? Tak, koniec. Czyli dodajesz odrobinę parmezanu na wierzch. Ostatni. Dużo parmezanu. Dużo. Ja tu mówię odrobinę, a ty dużo. Dużo. Proszę. Proszę bardzo. I gotowe. E buon appetito. I smacznego.